Zbigniew Oleśnicki to jedna z najważniejszych postaci polskiego średniowiecza, która odegrała kluczową rolę w polityce i kościele w czasach Jagiellonów. Zbigniew Oleśnicki urodził się 5 grudnia 1389 roku w Siennie, jako syn Jana z Oleśnicy, wielkorządcy Litwy i sędziego ziemi krakowskiej oraz dobrochny z Rożnowa. Nauki pobierał w szkole kolegiackiej w Sandomierzu, a następnie od 1406 roku studiował na Uniwersytecie Krakowskim gdzie jednak nie uzyskał żadnego stopnia. Dzięki koneksjom rodzinnych rozpoczął karierę dworską i kościelną. W 1415 roku został proboszczem kolegiaty święta Floriana w Krakowie. Jego losy zmieniły się dramatycznie po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, gdzie uratował życie królowi Władysławowi Jagielle, broniąc go przed atakiem rycerza miśnieńskiego Dypolda von Koklice. Zbigniew zwalił napastnika z konia, a król dobił go ciosem w głowę. Ten czyn pozbawił Zbigniewa szansy na pas rycerski, ponieważ prawo kanoniczne zabraniało udzielania wyższych święceń tym, którzy przelewali krew. Jednakże zyskał wdzięczność i zaufanie Jagieły, który uczynił go swoim sekretarzem i doradcą. Zbigniew Oleśnicki wykazał się talentem dyplomatycznym i politycznym, często reprezentując króla na zjazdach i misjach zagranicznych. W 1420 roku wygłosił odważną mowę przed obliczem króla niemieckiego Zygmunta Luksemburskiego domagając się zwrotu Śląska Polsce. W 1422 roku na zjeździe w Niepołomicach przeforsował zerwanie sojuszu z husyckimi Czechami i powrót do współpracy z Zygmuntem Luksemburskim, co osłabiło wpływy księcia Witolda w Polsce. W 1423 roku Zbigniew Oleśnicki został wybrany na biskupa krakowskiego, lecz musiał prosić papieża o dyspensę ze względu na swój udział w bitwie pod Grunwaldem. Otrzymał ją i 18 grudnia przyjął święcenia kapłańskie, a następnego dnia sakrę biskupią. Jako biskup stał na czele opozycji panów małopolskich, sprzeciwiał się husytyzmowi i popierał inkorporację Litwy do Polski. Był bliskim współpracownikiem Jagieły, a po jego śmierci w 1434 roku doprowadził do wyboru jego syna Władysława III Warneńczyka na króla Polski i Węgier. W 1449 roku Zbigniew Oleśnicki został mianowany przez papieża Mikołaja V pierwszym kardynałem narodowości polskiej i otrzymał kościół tytularny Święta Pryska w Rzymie. W 1452 roku został protoprezbiterem Kolegium Kardynalskiego, czyli najstarszym rangą kardynałem prezbiterem. Jako kardynał nadal miał duży wpływ na politykę polską. Lecz za panowania Kazimierza Jagiellończyka stracił swoją niekwestionowaną pozycję i stanął na czele opozycji możnowładczo-kościelnej. Sprzeciwił się inkorporacji Prus do Polski w 1454 roku i popierał pokojowe rozwiązanie sporu z zakonem krzyżackim. Zbigniew Oleśnicki zmarł 1 kwietnia 1455 roku w Sandomierzu i został pochowany w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie. Był nie tylko wybitnym politykiem i duchownym, ale także mecenasem nauki i kultury. W 1443 roku zakupił od księcia Cieszyńskiego Księstwo Siewierskie, które następnie podarował diecezji krakowskiej. Był kanclerzem Akademii Krakowskiej i dbał o jej rozwój, fundując m.in. nowy budynek Kolegium Mejes. Zbigniew Oleśnicki zapisał się w historii Polski jako człowiek wielkiej wizji i ambicji, który kształtował losy państwa i kościoła w trudnych czasach.